Szczęść Boże, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kołaczącemu otworzą. Te słowa, które słyszymy w Ewangelii według świętego Mateusza, dodają nam otuchy. Kochani, zastanawiamy się, jak długo trwa Boże Narodzenie. Jeden dzień, dwa, a może tylko i wyłącznie jedną noc. Boże Narodzenie trwa przez cały rok. To tylko od nas zależy, czy będziemy pragnąć, by dobro w nas rodziło się każdego dnia. Boże Narodzenie to serce, które daje i otrzymuje miłość. Boże Narodzenie to uśmiech, a także serdeczne słowo względem naszego bliźniego. Boże Narodzenie to dłoń, która pragnie ofiarowywać drugiemu dobro. Boże Narodzenie to obecność przy tych najbliższych, a także przy tych, którzy nie mają przyjaciół. Syn Boży, chociaż urodził się ponad 2000 lat temu w Betlejem, nadal jest wśród nas i nadal pragnie się rodzić w naszych sercach. Życzę wam w tym przepięknym czasie narodzenia Pańskiego tej siły, która nieustannie będzie rodziła się w waszych sercach. Niech przepełnia miłość wasze serca. Niech nigdy nie zabraknie między wami Jezusa, który pragnie się narodzić, który pragnie być w naszych sercach i który pragnie także ofiarowywać siebie dla drugiej osoby. W tym nowym roku liturgicznym, a także kalendarzowym życzę wam, aby Chrystus zawsze przepełniał wasze życie. Szczęść Boże! Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you this child that you deliver will soon deliver you? Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Lord of all creation.
Mary, did you know that your baby